Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w unboxingu na moim kanale. Hej Michał, co to się dzieje, że ciągle unboxingi są na twoim kanale? Czyś ty normalnie zgłupiał? No, tak jakoś wyszło, no. Kiedyś nie było unboxingów i też było źle, teraz są unboxingi i też jest źle. No, niestety, tego się... ludziom się nie dogodzi, o. Dzisiaj rozpakujemy sobie paczkę, która do mnie przyszła. Ja to jakby co nagrywam 14 czerwca 2019 roku, tak w roli ścisłości, żeby już nie było, o godzinie 15:19 i przyszła do mnie taka fajna paczuszka. No i co? Otworzymy sobie tą paczuszkę. Myślę, że sobie tutaj tak jakoś... wiecie co? A, zrobimy coś takiego. A co? Będzie tutaj meme review, że tak powiem. Cenzura będzie w razie co tutaj nałożona, więc będę musiał o tym pamiętać. No i co? Otwieramy sobie. Co tam ciekawego w trawie piszczy, że tak powiem? Co tam ciekawego mamy? Folia bąbelkowa, o kurde. Wow, co my tu mamy? Ho, to jest coś, na co ja czekałem. Co udało mi się w sobie na Allegro wylicytować. Uwaga, koledzy, koleżanki, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Patrzcie, co do mnie przyjechało. Jest, mamy tutaj japońskiego kreszyka dwójkę. Niech mi teraz ktoś powie, że nie jestem w ogóle fanem tej serii lub w jakikolwiek sposób się nie udzielam, bo kurde, patrzcie, udało się, przyjechała do mnie. Pozwólcie, że teraz wrócimy z kamerką normalnie. No i co, zobaczymy, co mamy tutaj w środku. Proszę bardzo. W środku wygląda i wszystko prezentuje się w taki oto sposób. Tutaj mamy takiego polarka. Ciekawe, co to w ogóle, czy to jest jakaś książeczka? To jest chyba książeczka. Mogę to wyjąć? Jo. Tylko jakoś tak, kurde, za krótkie paznokcie mam. Zobaczmy. Z przodu wygląda to tak i się prezentuje tak. Okładka na przód i okładka na tył. I zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy w tej książeczce. Coś takiego, mamy taką, powiedzmy, taki komiksik z Cortexem, Crashem i Penta Pinguinem. O, patrzcie w ogóle, jaki fajny sposób to jest narysowane. Co prawda amatorsko trochę, ale patrzcie na to, kurde. Ja dam tutaj takie zbliżenie. O, zobaczcie, tutaj coś w ogóle w języku japońskim i tak dalej. Tak w ogóle w ramach klimatu prawdopodobnie jakieś muzyki z Crasha w tle będą sobie leciały. Tutaj następna strona. No, niech fokus się tylko złapie. O, coś się złapało. Widzicie? Ja pierniczę, kurde, jak to fajnie się prezentuje. No i tutaj mamy z gry już tak jakby screeny, nie? Jak to się tutaj nam ukazuje. Niesamowite, dosłownie powiem wam szczerze, że jaram się, kurde, pomimo że to jest klasyczny Crash, to jednak mamy tutaj, kurde, sorki, staram się wam wszystko pokazać, no nie, ale ciężko jest tak trochę. Nie, powiem wam szczerze, dosłownie, kurde, jaram się jak 150. Zamiast normalnej wersji, kurde, zobaczył wersję japońską i już licytuję. Tutaj mamy przy okazji pokazanego joypada. Jak widzicie, możemy grać na tym padzie nieanalogowym, w sensie tym bezanalogowym. Czyli tym klasycznym padem. Więc tutaj sobie luknijcie na to, róbcie sobie czasami tam, nie wiem, jak chcecie, może nawet screeny, albo po prostu sobie pauzujcie i patrzcie, jak to pięknie się prezentuje. Bo uważam, że to wszystko się zacnie prezentuje. No. Aż musiałem okulary, widzicie, zdjąć. Tutaj mamy następną rzecz. Ja pierniczę, kurde, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę z tego powodu, że po raz pierwszy udało mi się coś takiego wylicytować. To jest po prostu coś, na co
jako taki nawet element kolekcjonerski, kurde. Chociaż nie powiem, że nie będę sobie grał z oryginalnego Crasha japońskiego, w sensie no z tego Crasha dwójki. Cieszę się, że w końcu to do mnie doszło, bo kurde, powiem wam szczerze, że z 4 dni ładne czekałem. Jak widzicie, tutaj ładnie się to tak wszystko prezentuje. Mamy tutaj polarka. Tak, z tej strony. Teraz kolejna strona, czyli ta właściwa. Tutaj jest wytłumaczone, jak zapisywać grę. Masakra, ludzie. Masakra, dosłownie. O, i tutaj przedstawienie postaci, kto jest kim. Czyli mamy tutaj Aku Aku, czyli naszą dobrą, poczciwą maskę, która nam zawsze pomaga i daje nam różne podpowiedzi. Doktora Neo Cortex, Engina, Crasha Bandicoota, Coco Bandicoot. I tam mamy krótki opis tych postaci, jak widzicie zresztą. Ale to jest wszystko w języku japońskim, więc jeżeli ktoś tam ogarnia co i jak w tym języku, to pewnie będzie wiedział, co tam dokładnie piszą na temat tej biografii tych postaci, bądź tego krótkiego opisu. Nawet tutaj jest napisane, że Cortex Vortex, czyli po prostu machina, którą Cortex tam mutował. Patrzcie na to, w ogóle tu jest w ogóle oznaczenie tych wszystkich skrzynek, co jaka skrzynka oznacza, ale kozacko, nie? Dosłownie to, co oni tu odwalili, to jest po prostu ja pierniczę. LOL. Dosłownie, nie? Tu macie coś takiego z tej strony. Ej, kurde, coś nie chciało mi się tutaj ten. I tu macie z tej strony coś takiego. Sorki, że tak latam trochę tą ręką i okładką, no ale wiecie, staram się, żebyście wszystko widzieli, żebyście mieli co do przechwycenia. I tutaj nawet kryształ jest. Ja pierniczę. Masakra. Masakra. I tutaj, a tutaj już jest końcówka. I ostatnia rzecz, czyli wytłumaczenie jakby samych tych mechanik Crasha, czyli po prostu tam wiecie, slajdy, spin ataki, inne tego typu duperelki. Spin attack, slide, wiecie, body slam. To wszystko, co my praktycznie znamy, nie? No i oczywiście tam skradanie się. I to samo z tej strony. Kurde, czekajcie, przesunę to tu. O! Widzicie teraz, jak to mniej więcej się prezentuje. No i na samym końcu tam coś w języku japońskim piszą. Nie wiem, o co tu szczerze powiedziawszy chodzi, bo jak wiecie, są obrazki, to mniej więcej jesteś w stanie sobie zilustrować, o co chodzi. A tutaj to tak trochę, no, lipa w proszku, że tak powiem, co oni, o czym tam w ogóle piszą. Prawdopodobnie odnośnie tam instrukcja PlayStation i inne tego typu duperelki, tak więc instrukcję z powrotem chowam tam, gdzie była, z okładką również. No i teraz oczywiście wyjmiemy sobie samą płytkę, która prezentuje się właśnie w taki oto sposób. Takie zdjęcie w sumie. I no, jest w ładnym nawet, bardzo bym powiedział, bardzo ładnym stanie. No i czekajcie, o kurde, płytkę sobie tutaj na razie położę, na tym. No i oczywiście kraszyk. Jakie spojrzenie, kurde. No i tutaj z tyłu oczywiście również jest też pokazane. Tutaj macie. Chyba nawet w języku angielskim coś tutaj jest. No. Dobra, to teraz sobie tą oto gierkę odłożę tam. Tam na półkę do mnie i ostatnią rzecz już jeszcze poruszę przed końcem tego materiału. Więc tak jakby mogę powiedzieć to od siebie, że... Więc podsumowując. Czekałem dokładnie tak z 3-4 dni bodajże na tą gierkę i powiem wam szczerze, opłacało się czekać. Jestem zadowolony, że ta edycja trafiła na moją półkę i nie powiem, że nie będę ją dosłownie strzegł, jakby to był naprawdę bardzo ważny, jak nie najważniejszy artefakt.
Tymczasem, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten prymitywny unboxing wam się podobał. Prymitywny, bo w moim takim stylu wyjątkowym. No i cóż, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się materiał, jak i nie tylko ten materiał, ale też i inne, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tej, powiedzmy, edycji Crasha 2. Wiem, że to jest wersja japońska itd., no ale hej. Ja się cieszę z tego powodu, że to do mnie trafiło. No i napisz, co sądzisz ogólnie o tym, jak to się okładka i tak dalej wszystko prezentuje. Tymczasem, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa pa!